Zapraszamy Państwa do wysłuchania 2324 odcinka powieści radiowej W jeziorach. Tu ją przepchnijmy, tu, bardziej, a poczekaj, bardziej do ściany. Poczekaj, odkręcę obudowę. Cholera jasna, zardzewiały te śrubki ze szczętem. Zawsze tu wilgoć, to zardzewiały. Potrzymaj obudowę. Przechylę trochę, to będziesz lepiej widział, no. O, szlak by to trafił, no nie miała się kiedy zepsuć, no. No tak, no bęben się urwał. Coś ty do niej nie napakowała już? Co niby miałam napakować? Normalnie. Czepiasz się za nogi tyle. No widzisz, no taka dobra firma, a bęben się zerwał. Nic nie jest wieczne. Ile ta pralka ma lat? Prawie tyle, co Agnieszka. Nie, no nie tyle, to nie ma. Prawie ma. Nie ma co narzekać, tylko trzeba kupić nową. Akurat. Ciekawe za co. No, chyba, że od teściówki pożyczysz. Nie mogę. A to niby dlaczego? Przecież to rodzina. Tylko widzisz, Zenek, ja już od mamy pożyczałam. No, to ciekawostka, a na co? To były takie nagłe wydatki. Szkoda tylko, że ja nic o tym nie wiem. A po co ci miałam mówić? Wściekasz się o byle co. A jak mam się nie wściekać, jak wszystko idzie jak po grudzie? Gdzie raz jeszcze ta pralka? Stało się. Łatwo ci mówić. Niełatwo, ale co poradzisz? W misce mam prać. Może da się jakoś zreperować, jakby tu przyspawać, albo kupić taką część na złomie. A za pół roku znowu się urwie, to żadna oszczędność. Ale skąd ja ci, kobieto, wezmę na nową pralkę? Przecież ja nie mam drukarni pieniędzy. Jeszcze podatki trzeba będzie lada dzień zapłacić. I tak to z tobą jest. Niby być biznesmena, a bez grosza przy duszy. No co tu gadać? No nie pofalciło mi się z tymi europaletami. No co? Nie ma zbytu, kapuje. To po co się za to brałeś? No bo Wiesiek Sroka mówił, że to pewny interes. Robota prosta, łatwa, zapotrzebowanie w całej Europie. I co się nagle stało? Nie chcą naszych palet? Chcieć chcą, tylko widzisz. Mówiłeś, że dobrze, że proste. Ale nie przewidziałem, że tylu innych pomyśli tak samo jak ja. Gdzie się ruszysz, robią europalety. No bo to jest takie proste, że każdy głupi potrafi. A potem co? Jeden drugiemu zbija cenę i w końcu nikt nie wychodzi na sprawę. No pewnie, trzeba było wcześniej o tym pomyśleć. A czemu ty nie pomyślałaś? Też mogłaś pomyśleć. To moja wina, że zrobiła się nadprodukcja? Obiektywna sprawa. Bęben w pralce to też obiektywna sprawa. To co mam zrobić? No z gardła sobie wyrwę. Po mojemu, to ty się za mało do tego przykładasz. Trzeba jeździć, szukać kontaktów. A ty albo na plebanie, albo kapcie na nogi przed telewizor. Samo ci z nieba nie spadnie. To co, że pomagam księdzu Piotrowskiemu, żeby dzieci z biednych rodzin miały co do gęby włożyć? I to też źle? Nie mówię, że źle, ale i własne dzieci masz. To twój pierwszy obowiązek. Przecież wywiązuję się jak mogę. Tylko, że mało możesz, w tym problem. Jak ja sobie teraz bez pralki poradzę? Do Jolki będę chodzić prać, czy co? A może byś tak Roski pożyczył, co? Na długo przecież nie chcę. Im się też nie przelewa. Niedawno nawet udawali, że Mateuszek chory, a tak naprawdę to nie mieli na lekcję muzyki. A ja słyszałem, że chcą kupować drugi samochód. No bo ten Polonez Adama to lada dzień się rozsypie. Ale oni na to nie mają pieniędzy. To zdrojowy chce Joli dać. No proszę, jaki się z niego zrobił kochający tatuś na stare lata. To może od niego pożyczymy jak taki forsiasty, co? Zwariowałeś, Zenek? Przecież my go prawie nie znamy. Raz w życiu z nim rozmawiałam. No to ja już sam nie wiem, co robić. No, może weźmy kredyt w banku spółdzielczym? Nie dadzą. Poprzedniego jeszcze nie spłaciłem i już z trzema ratami zalega. No to pojedźmy do jakiegoś supermarketu i weźmy na ratę. Ja wiesz, ile to kłopotu? Trzeba iść do urzędu skarbowego, brać zaświadczenie o dochodach, że z podatkiem nie zalegam ani z ZUS-em, a w dodatku ostatnio firma nie przynosi zysku. No to nie wiadomo, czy dadzą. Jak to nie dadzą? Biznesmenowi nie dadzą kredytu na głupią pralkę? A jak mnie wpisali na listę dłużników? Wiesz, że od dawna mam kłopoty ze spłacaniem kredytu. Trochę podgonię i zaraz od nowa robi się zadłużenie. Mogli wpisać na listę, a wtedy święty Boże nie pomoże. No nie, my przecież tak nie możemy żyć. Ty się musisz wziąć w garść i zacząć działać, no. Przecież ty umiesz. Były czasy, że wszystko ci szło jak po maśle. Były, ale się skończyły. Bo się po prostu poddałeś. Co się, Zenek, z tobą porobiło? A co się miało porobić? Życie takie jest. Raz na wozie, raz pod wozem. To zawieziesz mnie do kościoła na te nauki do bierzmowania? No tak, pewnie. I tak mam do pogadania z księdzem Piotrowskim. Znowu? A co ty, o księdza znowu zazdrosna, czy co? Ja bym jeszcze chciała tak z 60 zł. Na co ci tyle pieniędzy? No bo ja chcę sobie zrobić piercing. Wszystkie dziewczyny sobie teraz robią. Co?
No piercing, to są takie kolczyki. Przecież masz kolczyki. No ale tylko w uszach. No pewnie, że w uszach. A gdzie byś je chciała mieć? Teraz to kolczyki nosi się wszędzie. W nosie, w pępku. Czyś ty zwariowała? Czy ty chcesz mieć kolczyk w nosie jak jakiś dzikus z Afryki? Wcale nie jak dzikus, tato. Wszystkie gwiazdy teraz noszą kolczyki w nosie. Jakbyś tylko oglądał na przykład 30 ton. O czym ty, dziecko, mówisz? Jakie 30 ton? No, ojej, no bo wy nic nie kumacie. To jest taka lista przebojów. I tam mają te kolczyki w nosie? No albo jeszcze lepiej, w pępku. O Boże. To przecież nie ma żadnego sensu, Agnieszko. Kolczyki są dla ozdoby, no. Po co nosić kolczyk w pępku, jak nikt nie może go zobaczyć? Och, ale z ciebie wapną, mamo. Przecież teraz się nosi takie spodnie i koszulki, żeby wszystko było widać. No nie, o nie, o, w życiu się nie zgodzę, żeby moja córka łaziła z odsłoniętym pępkiem i kolczykiem w nosie. Żadnego piercingu nie będzie. Piercingu, tak. Żadnego piercingu tutaj u nas nie będzie. I nie chcę o tym więcej słyszeć, koniec. Ale wszystkie moje kumpele robią sobie teraz piercing. Za kogo one będą mnie miały? A za kogo mnie będą mieli, jak zobaczą moją córkę z kolczykiem w nosie? Przecież ty w tym roku przystępujesz do bierzmowania. Staniesz przed biskupem z tymi wszystkimi kolczykami? Toż my z matką spadlibyśmy się ze wstydu. No nie, no na bierzmowanie to bym zdjęła. No masz. Agnieszko, ja wiem, że młodzież ma swoje różne mody i że ty byś chciała tak jak wszyscy, ale moje dziecko... Ja nie jestem już dzieckiem. Dlaczego wszyscy traktują mnie jak dziecko? Ja zaraz będę miała 16 lat. I wydaje ci się, że to dużo, tak? No dużo czy nie dużo, ale na pewno nie jestem już dzieckiem. Dziewczyny w moim wieku to czasem same już mają dzieci. No tak, no ja jeszcze tego by brakowało. Jak ja cię zobaczę z jakimś obrzępałą, to ja nie będę patrzył, czy masz 16 lat i czy ile tam, tylko jak zdejmę pasa i... To ja ucieknę z domu i już mnie nigdy nie zobaczycie. Aha, tak. Tak nie można, Zenek. Trzeba jej dać trochę swobody. W tym wieku dziewczyny oglądają się już za chłopakami. A potem rodzą dzieci, tak? Oj, tato, przecież ja nie jestem taka głupia. Ja tylko chcę tak, jak wszyscy. Jak wszyscy, czyli jak? No normalnie. Ubierać się tak jak moje kumpele, chodzić w sobotę do Teksasu. Do tej speluny? Do tego gniazda rozpusty? O nie, po moim trupie. Po moim trupie. No ale co w tym złego, że chcę sobie czasem potańczyć? Jesteś jeszcze za młoda. No, wcale nie, inne dziewczyny też chodzą. Ale ty nie jesteś jak inne dziewczyny. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, ile niebezpieczeństw czeka na dyskotece na taką dziewczynę jak ty. Wszyscy chodzą i jakoś nic się nie dzieje. A ja słyszę od ludzi, że się dzieje. Dzieje się nie to, co się dziać powinno. Ksiądz Piotrowski też mi o tym mówił. Tata, co ksiądz może wiedzieć o dyskotece? Ty mi tutaj kościoła nie szargaj. Kościół więcej wie, niż się takim smarkulom jak ty wydaje. Ale wiesz, jak to jest, Zenek. Młodzież musi się wyszumieć. Nie można im wszystkiego zabraniać. No właśnie, mamo. No, tak. Ja to najbardziej bym chciała jedną rzecz. No i w tym nie ma nic złego. Co takiego byś chciała? No kolczyk na języku. Na języku? Na języku? No, wszystkie gwiazdy tak mają. To jest super. Wyciąga się język, a tam kolczyk. Chłopaki to po prostu szaleją za czymś takim. Chłopaki, a za czym tu można szaleć? No bo ty w ogóle nic nie rozumiesz. Ty jesteś... Ty, ja nic nie... Ciekawe, kto to... Idź, Agnieszka, otwórz. Dzień dobry, Agnieszko. Jest mama? A tak jest. Chodź, Jola, chodź. Zenek i Agnieszka właśnie wychodzą. Pogadamy sobie o naszych babskich sprawach. Tych to wam nigdy nie zabraknie. A właśnie, wiesz, Magrowska, dlaczego blondynka nie używa tartej bułki? No dlaczego? Bo nie wie, jak ją posmarować masłem. No chodź, Agnieszka. Chodź, Agnieszka, jedziemy, bo się jeszcze spóźnisz. Już się odbieram, tato. No, słuchaj, Jolka, czy twoja Paulina też sobie robi ten piercing? Co sobie robi? Ach, nic, daj spokój, Zenek. Paulina jest przecież młodsza. A ty wiesz, że ona mnie ostatnio spytała o... Od ilu lat można zajść w ciążę? No, dzieci to kłopoty i tyle. Cześć, Fagrocka. Cześć. Dobrze, że wpadłaś, bo już naprawdę nie daję sobie z tym wszystkim rady. A co się dzieje? Co tu dużo mówić? Nie poznaję własnego męża. Mnie się wydaje, że jest taki sam jak zawsze. Tak to wygląda na zewnątrz, ale tak naprawdę stracił cały impet. A to może nie jest wcale takie złe. Dawniej to miał go chyba trochę za dużo, nie? Żeby tak prawdę powiedzieć, to już wolałam tamto. Jakoś to wszystko szło, pieniądze były, żyło się inaczej. A potem wszystkim... On tego nie ogarnia. Rozumiesz? Nie ogarnia.
Jak to nie ogarnia? No, wali mu się wszystko po prostu. Nic mu te palety nie idą. No to może się powinien za co innego wziąć. To samo mu mówię. 10 razy dziennie. Weź się za coś innego. No, szukaj swojej szansy. No, nic. Siedzi i gapi się godzinami w telewizor. No to goń go z domu. Niech gdzieś idzie, coś robi. Akurat, jeśli wychodzi, to do księdza. Zawsze szanowałam księdza Piotrowskiego, ale już w końcu szlak mnie zaczyna trafiać. Ile można siedzieć na plebanii? No to... A co, taki pobożny się nagle zrobił? Pobożny to może nie, chociaż po prawdzie ma za co Bogu dziękować. Ale on się strasznie wpakował w te fundacje do żywiania dzieci. Całą księgowość wziął na siebie. Wozi te produkty, zbiera dane od dzieciaka. No wiesz co, to nie da się powiedzieć, żeby robił coś złego. Przecież mój Adaś też raz w tygodniu wozi warzywa na dożywianie. Dużo rodzin teraz żyje w biedzie, a na dzieciakach to się najbardziej odbije. Nie mam mu za złe, że dba o te dzieci, ale ma przecież też własne. O nich powinien przede wszystkim pomyśleć, a tak jak jest teraz, to nawet lepiej nie wspominać. Sama nie wiem, co mam robić. Jak do niego przemówić? Ale co, kłócicie się? Nie. No i to jest właśnie najgorsze, żeby chociaż krzyczał, wyklinał, a on nic, tylko siedzi, ręce rozkłada i... A taki był kiedyś obrotny. Ach, no Justka, no co ty? No przecież no, bywa czasami tak, że wiatr w oczy człowiekowi zawieje i całkiem oklapnie. Jolka, przecież my w końcu wpadniemy w biedę. Już mamy długi. Ach, strach pomyśleć, jak to się wszystko skończy. Ale ja ci o swoich smutkach nawet nie zapytałam, co cię sprowadza. Też kłopoty, a co by innego. Nie daj Boże, coś z dziećmi. No wiesz co, można tak powiedzieć, ale nie z moimi, z Marysią. A co ty masz do niej? No niby nic, ale jak przyszła do mnie z kłopotem, to jej przecież za drzwi nie wyrzucę, nie? A pomóc jej nie jest łatwo, wiesz. Co się stało? Bo ona... Słuchaj, tylko nie mów nikomu. Ona jest w ciąży z tym swoim kosą. No to co? Przecież brali ślub. No właśnie, że nie brali. Tylko Maryśka tak Edzikowi nakłamała, żeby jej nie zrzędził bez końca. Nie może być, a ten kosa... Co na to? No i wiadomo, Maryśka pojechała z nim pogadać, ale poważnie się boję, że on ją rzuci. Ja nie mówiłam tego Maryśce, ale on mi na takiego wygląda. Zgrywał się jakiegoś wielkiego biznesmena, nawiózł prezentów, Bóg wie co, klepał o tych swoich interesach. To wszystkie takie jedno wielkie picerstwo, tak mi to wygląda. Ja go właściwie na oczy nie widziałam. Wiesz, wierzchu niczego sobie, no coś w rodzaju takiego, no tego Żmijewskiego. Tego tam. Z na dobre i na złe. No, ale wygadany i pewnie Marysia na to poleciała. No bo mieli wziąć ślub. No bo to jej pierwszej obiecywał. A jak ją rzuci, to co będzie? Wiesz, co ona mi powiedziała? Że się pozbędzie. Tak od? Że się pozbędzie? Wiesz, jaka ona jest postrzelona. Coś jej powiedziała? No co jej powiedziałam? Powiedziałam, dziewczyno, ty się zastanów. Życie to nie jest dyskoteka. Jakbyś potem mogła z tym żyć? To się dopiero porobiło. No i właśnie. Co teraz? I teraz trzeba będzie o wszystkim powiedzieć Edkowi. Ale do niego przecież teraz ani podejść. Słyszałam, strasznie wziął do serca, że go zdjęli z tego komendanta straży. Może by tylko. Pić zaczął, nerwowy taki. Ze wszystkimi się kłóci. Z Raczyńskim się pobił, rękę mu złamał, wiesz? W gipsie chodzi. A poza tym zaczął mieć poważne kłopoty z nadciśnieniem jeszcze. Już przedtem miał. No ale nie takie. On się, bo za niego się powinien dobry lekarz wziąć. A czy to ten taki pójdzie do lekarza? W życiu nie pójdzie. Siedzi w chałupie, drze się na Wandę. Jakby go teraz rąbnęła ta sprawa z Maryśką, to... Proszę! Dobry. Dzień dobry paniom. Dzień dobry. A gdzie jest głowa rodziny? Pojechał do księdza Piotrowskiego. A co, masz do niego jakąś sprawę? To się samo przez się rozumie. Wchodzi pan sroka, znaczy jest interes. No te palety to Zenkowi poradziłeś i trochę nie idą. Co robić? Rynek rzecz kapryśna. Radziłem dobrze, ale koniunktura się odwróciła. A dziś mam interes tip-top. Wdzięczni mi będziecie do końca życia. A co to za interes? Właściwie to powinienem na Zenka poczekać. Ale w końcu to żadna tajemnica. Mogę usiąść? Chcę mu sprzedać Teksas. Dyskotekę? No, z całym sprzętem i kryształową kulą pod sufitem. Jeśli chcesz sprzedać, to znaczy, że interes nie idzie, co? Jak to nie idzie? Małolaty walą drzwiami i oknami. Waszą Agnieszkę też ze dwa razy widziałem. Co? Ona chodzi do Teksasu? Myślałem, że wiecie. A może mi się tylko wydawało, w pół roku łatwo się pomylić. No nie, ja tej smerkuli zaraz. Nie złoś się na dziewczynę.
Jest ochrona, nic się takiego nie dzieje. A mojej Pauliny tam nie było przypadkiem? Za młoda. W życiu bym jej nie wpuścił. Ale czy nie stoi pod dyskoteką, to głowy bym nie dał. A co, to są takie, co stoją pod dyskoteką? No jak nie mogą wejść, to stoją. Dzieciaki zawsze wszystkiego ciekawe. Co mam robić? Policję na nich wzywać będę? Jak ci tak dobrze idzie interes, to po co go sprzedajesz? Mam widoki na coś lepszego. A teraz przy władzy jest prawica, mamy odnowę moralną, a mój tatuś, jak wiadomo... Był w UB, no. Oj, zaraz w UB. No, w każdym razie był nie tam, gdzie trzeba. No więc syn, nie tego, co trzeba, jeszcze właściciel dyskoteki, to prawdę powiedziawszy, wygląda trochę nie tak. No, to ciekawe, dawniej nie wyglądała, a teraz nagle wygląda. Co robić, takie czasy? Pomyślałem... Od tatusia do końca życia się nie odczepię. Ale chociaż dyskotekę mogę sprzedać. Co ty się, Wiesiu, do PiSu zapisujesz, czy jak? Nie do PiSu. Tylko do sojusznika. Albo lepiej powiedzieć paktownika. Zresztą póki co jeszcze się nie zapisuję. Po prostu mam kolegów tu i ówdzie. Ach, coś mi to samoobroną pachnie. A co? A co, zły zapach? Partia duża, poważna, w Sejmie trzecia siła. No co ty znowu wykombinowałeś? Co miałem wykombinować? Biznes jest biznes. Zenek idzie. A co ty tak wcześnie? A, bo do księdza Piotrowskiego przyjechał proboszcz z sąsiedniej parafii. Jak będę odbierał Agnieszkę, to z nim pogadam. A cześć, Wiesio. Cześć, panie biznesmen. Jaki tam ze mnie biznesmen. Ledwie zipie na tych twoich paletach. No, po prawdzie to one są twoje, a nie moje. Ale wiem o co biega. No dobra. Źle ci poradziłem, moja wina. Ale teraz to wszystko naprawię. Ciekawe ja. Mam dla ciebie złoty interes. A? Kup mój Teksas. Co ty zwariowałeś, Wiesiek? A niby za co ja mam niby kupić? Przecież ja jestem w długach. Dopiero co? To sama mówiłam. Czekajcie, posłuchajcie do końca. A ty tam. Posłuchaj do końca. Ja nie chcę od razu całej sumy. Zapłacisz mi coś zaliczki, a resztę w ratach, powoli, no. Z zysku. Zaraz. A co ty masz za interes w tym, żebym akurat ja kupił? Coś mi tu śmierdzi. Co ma śmierdzieć? To czysty interes. Ja nie wiem, ja bym ci radziła uważać, Zenek. Jak jest za duża okazja, to zawsze się na tym źle wychodzi. No. Dobra, powiem wam, o co chodzi. Jak się rozeszło, że chcę sprzedać Teksas, przyszło do mnie trzech takich kupców z Lublina. No, wiecie, jakich kupców. No. I nawet dają dobrą cenę. No, to ale o co chodzi? No o to, że oni mi wyglądają, wiecie, jakby chcieli tu zrobić pralnię pieniędzy. Mafia? I to mafia, od razu mafia. Za rękę nikogo nie złapałem. Ale generalnie mi się nie podobają. Jeszcze nam tu mafii brakowało, uchowaj Boże. No właśnie. Dlatego nie bardzo chcę im sprzedawać to. Nie, to dziwne. To dziwne, bo jak cię znam, to zawsze byłeś pazerny na kasę. A człowiek uczy się. Przez całe życie, Zenek. Pan Wiesio ma swoje zasady. Dają, trzeba brać. Nie dają, trzeba brać. Ale trzeba wiedzieć, od kogo. A Wiesiek chce iść do polityki. Aha, to o to chodzi. O, jeszcze ja. Nic nie wiadomo. Wiadomo, znamy cię sroka dobrze. No, a gdyby nawet? Co w tym złego? Zenek, ja wiem, że ty jesteś uczciwy, choć trochę głupi. No. Nie gniewaj się. Ale ja wiem, że jak obiecasz, że spłacisz, to spłacisz. Dla mnie jest zysk i dla ciebie jest zysk. Ja do ciebie, Zenek, jak do brata. A brat bratu oka nie wykole, najwyżej go wypuści. Nie? W palety. Aha, ale śmieszne. No i co ty myślisz, Justyna? Brać? Po mojemu trzymaj się od tego z daleka. Wiadomo, jak jest na dyskotece. Dzieciaki piją alkohol, biorą narkotyki. Jakie narkotyki? W Teksasie nigdy nie było narkotyków. A ludzie co innego mówią. A przez co Sebek Pawlaczów zniknął? Może być jakaś bójka, coś się komuś stanie, to potem z kryminału nie wyjdziesz. No to prawda, Zenek. Zobacz, co się z Edkiem stało przez tą kradzież z remizy.
A on przecież niczemu nie winien. Ja tyle lat prowadzę lokal i mam życie jak w Madrycie. Ale Zenek jest inny niż ty. Naiwny, życzliwy ludziom. A jak go mafia zacznie nachodzić, będziemy musieli stąd uciekać na koniec świata. A ja mimo wszystko myślę, Justysiu, no, żeby to wziąć. No co ty? Spelunkę chcesz prowadzić? Dzieciaki rozpijać? Po moim trupie zamiast. A nikogo nie będę rozpijać. Ty, w ogóle nie będzie w dyskotece alkoholu. To sami przyniosą. Ta, jak kogoś zobaczę pijanego, to w 5 sekund wyleci na dwór. Alkohol to jeszcze nic, ale narkotyki. Umówię się z Rafalskim, żeby zawsze był na dyskotece jakiś policjant. I naszych wezmę paru ze straży. Jak tylko zauważymy dilera, to zafrag go i prosto do aresztu. Dobrze kombinujesz. No, to jest nie głupie. Jak się zamknie jednego, to drugiego reszta będzie omijać z daleka. No, poza tym szkoda sali, żeby się tam odbywały tylko dyskoteki. Można robić zabawy dla małych dzieci, jakieś teatry sprowadzić. O, dorośli też mogliby sobie czasem potańczyć przy swojej muzyce. No. No wiesz, jak ja znam naszą młodzież, to do takiej dyskoteki nikt nie będzie chodził. Dlaczego? No, bo to dla nich to będzie, wiesz, jak oni mówią, obciach. Tam przesadzasz. Tam. Gdzie pójdą, jak u nas jest tylko jedna dyskoteka, co? No, pojadą, a co? Nawet 40 kilometrów dalej. A co to dla nich jest teraz? Byle Szczaf jeździ samochodem przecież. A ja i tak chcę spróbować. A gdzie jest napisane, że raz nie może być inaczej, co? Boję się, Zenek, że wtedy dopiero byśmy zbankrutowali. A może... Przepraszam, że się wtrącam. Może pomyślicie z drugiej strony. Gdyby Zenek prowadził Teksas, moglibyście Agnieszkę i Paulinę bez strachu tam posyłać, nie? Co z tego, jak z torbami pójdziemy? I tak możemy pójść. Nie, ja muszę się z tym przespać. Nie. Aha, właśnie. Wiecie, dlaczego blondynka wchodzi na szklany mur? Nie. Bo chcę zobaczyć, co jest po drugiej stronie. Dobre, co? Nie żenuj się. Był to 2324 odcinek powieści radiowej W jezioranach.